Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Amelka i Hania. Cześć! I 22 piórniki Starpak. Jeszcze te. Policzyłam wszystkie. Słuchajcie, cała masa piórników. No i przyniosłam je, słuchajcie, położyłam na stole, a tu piski, krzyki, w ogóle o co chodzi? Zobaczcie, jakie one są piękne! No i tak cały czas, słuchajcie, no rzeczywiście piórniki są wyjątkowe, są brokatowe, neonowe, błyszczące jak skóra węża, niesamowite, ale moi drodzy, dowiecie się o tym w szczegółach, ale ten odcinek to siostra kontra siostra. Cześć! I wymyśliłam tutaj rywalizację dla dziewczyn, bardzo opłacalną, bardzo opłaca się wygrać, bo w jednym z piórników ukryłam aż 500 zł. Akurat te się nie liczą. To jest bardzo dużo. Bo tutaj były od razu, było widać. I zadaniem dziewczyn, one bardzo przeżywają, dlatego dużo mówią, bo są troszeczkę spięte. Chciałabyś 500 zł? Amelka się koncentruje, wycisza się, a Hania mówi dużo, jak jest tutaj nie. spięta. Ja tak? mam rentgen w oczach i sprawdzam każdy ten piórniczek. Mówi dużo, jak się koncentruje. No dobra, słuchajcie, zadanie polega na tym, że pokażemy Wam te piórniki. Dziewczyny opowiedzą, które są najfajniejsze. Gramy do 3 razy sztuka. Po pierwszej rundzie mają pokazać te, które im się najbardziej podobają. Otworzyć, jak się okaże, że tam coś jest, no to ich zwycięstwo. No a potem mają pokazać, jaki się podoba siostrze najbardziej i dlaczego. No a trzecia mają celować, gdzie po prostu ukryte jest co nieco. Ale jeśli ktoś znajdzie na pierwszej rundzie? No to koniec challenge'u. No to słuchajcie, wracamy za chwilę z niesamowitymi piórnikami Starpak. Popatrzcie, jakie te piórniki są niezwykłe. Na pierwszy rzut 2 piórniki to rybeczki. Amelka, dlaczego one są super? No one są, to jest ogon syreny. No, są cudowne i patrz mamo, zmieniają się. Może to być srebrne albo ananasowe. Okay. Moje albo różowe. I co, taką torebusię co? Bierzecie trochę drobnych, tak? Albo legitymację albo można mieć ją przy sobie. Mhm. Super, dobra. Jeszcze jeden niezwykły piórnik, to jest taka przezroczysta saszetka. I tu będzie widać, gdzie co jest, nie trzeba kombinować, łatwo można znaleźć wszystkie rzeczy. Dobra, a te dziewczyny, no i co tutaj w ogóle jest? No, to Amelko, bliski Ci piórnik? Tak. Dlaczego? Miałam przez rok. O, i super się sprawdził? Ekstra. A takie mieniące jest ich dużo, dużo więcej, bo jak widzicie, kolorków jest bardzo dużo i brokatowe, i takie gładkie, i takie mieniące są, zobaczcie. O, neon. Neonki. I są takie jak skóra węża na przykład, ale błyszczą się bardzo, tak? I co tam jeszcze jest? Amelka, te pokaż te. Dlatego są jak skóra, są takie błyszczące. Taka starta skóra, ale taka opalizująca złotem. Piękne. Dużo tu kredek wejdzie. No i co? Są 2 takie z motywami roślinnymi. Ananas i liście. Super. A tam są to jest jeden z moich ulubionych. Takie prześwitujące są. I są 3 saszetki. Prześwitujące. Trzy takie. To jest kokiem. Bo tutaj jest co prawda... O, słuchajcie, już jeden zneutralizuje. O, one są całkowicie przezroczyste, tak? Można tutaj różne rzeczy fajne wsadzić. Dlaczego go wyeliminowałaś? Wyeliminowałam go już, wiadomo, że tutaj nie ma... Tu też nie ma. Nie ma... Te przezroczyste eliminujemy, bo tutaj na pewno... No nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, zaczynamy challenge. Chyba, że nie chcecie. Tak, proszę cię, mamo. Spokojnie. Spokojnie, dobra, to dziewczyny. Na początku pokażcie piórnik, który podoba się Wam najbardziej. Ale mamy go otworzyć, tak? Najpierw Hania. I ale otwieramy, tak, i patrzymy, czy się dzieje. No, proszę, Hania. To jest chyba mój ulubiony. Dlaczego? No, potrzymaj chwilę. Bo jest srebrny w takich barwach, które teraz mi się podobają. No, poza tym jest neonowy i tak fajnie się błyszczy na różne kolory. Super, to trzymaj, otwieraj i sprawdzamy, czy jest. Uwaga, gwiazdka. Napięcie, czy w środku coś jest? Gąbka. Pokaż wszystkie, ale nie ma. Ale jest gąbka. Jest puściutki, jest gąbka taka pokazująca puszystość piórnika. Dobrze, mamy
00. Amelka, który tobie się najbardziej podoba? Ten mi się podoba, bo jest taki różowy, jest takim tuflem zero. Brawo. No i co? Myślałam, że powiedziałaś brawo, bo trafiłam. Nie, moi drogi. Dobra, nie udało się. Też tak myślałam. Jak tam emocje po drugiej stronie kamery, dobre. No, Hania, teraz piórnik, który może następny podobać się najbardziej Amelce, proszę. Amelce, który może się najbardziej następny podobać? Naprawdę, ukryłam tam. Myślę, że ten. No, pokaż. Jest fioletowy. Myślisz, że tam mogą być pieniądze? I trafiła! Nie ma! Amelka na wdech. Amelka, proszę bardzo, teraz ty. Dobrze, ten dla Hani byś wybrała, tak? A, dla Hani. No. Dla siebie to ten. No, ale możesz ten pokazać, może Hani też się spodoba, proszę. No, ładny. O, nie ma! Słuchajcie, została ostatnia szansa. Nie bałam się trzech prób, bo tak schowałam sprytnie, że pieniądze, że myślę, że nie trafią, ale okej, spróbujmy, zobaczmy. Potwierdźcie mi, dziewczyny, w tym, czy traficie, czy nie traficie. No. Mamo! A dobrze, przepraszam, tak. Te można, też były. Tak, te były otwarte, to te wypadają. No. To może pomyślcie, w których... Okay. Porozmawiajcie o tym, tak? Wiecie, że ten otwierałam, tak? Ten otwierałam, to w tym na pewno nie będzie. Nie mam, bo to zaglądała. O, sprytnie. No i co? A w tym by było widać, nie? No. To można obejrzeć, może też go wyeliminować. Już jest mniej, tak? No to co? W którym mogłam schować? Proszę. Ale Hania chyba otwierała kaktusy. Nie. Jakie kaktusy? Nie, nie. Ananasy? Nie. Nie. No, proszę. Nie otwierałam. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Czekaj, bo... Jeszcze otwierałyśmy dwa jakby piórniki, bo najpierw wybierałyśmy, które, a później które Amelka się podobają. Już odsunęłam je. Aha, to były dwa. No teraz ty, Haniu. Który wybierasz? Możesz trafić, możesz nie trafić. Który piórnik wybrałam na włożenie tam 500 zł? Aha! Nie. Mama. Ja wkurzę. Dobrze was znam. Który ci się podobał? Aha, nie powiem ci nic. Tak. Włożyłam tak sprytnie, żeby nie został znaleziony. Uha, ha, ha, ha. No. Amelka sugeruje ten, no. Hania? Ty ten sugerujesz? Nie. Tu. Hania teraz wybiera, no. Tu. Chyba odcinek zupełnie będzie w porządku, bo pieniądze będą z powrotem w moim portfelu. Jest! Nie znajdą! Uff, słuchajcie, z taką ulgą naprawdę już te dwie, naprawdę już niewiele brakuje do tego, żeby był święty spokój. Nie daj się wkręcić. Haha, dała się wkręcić. Pokaż, że udowodnij, że nikogo, że nie ma na pewno. Nie. Proszę. Dobrze. Uhaha, ostatni. Ten czy nie? Sperku ten? Ten? Nie, ten nie jest ten. Sperku ten? Ten? Nie. Tak, ten tak. Widziałam, jak wujek to chowa. No skąd właśnie mogłaś widzieć? Nie widziałaś. Nie widziała. Nie widziałam. No to ten tak było blisko, bo nie, słuchajcie. Nie, skrób tego schował. Amelka, pośpiesz się. Ogólnie ten, byłaś... Ten, Amelka to ten! Amelka, byłaś bardzo blisko. No to ten. Ale już trudno. A co, już pokazałam? To ten szary, bierz go! Nie, ja ci nie podpowiem. Tak, to ten, bierz, Hania się wkręca. Tutaj. Haniu, ty ale nie dostaniesz naprawdę, procentu, jak nie, będzie... Naprawdę tam jest. Amelka, otwórz. Nie. Dobrze, ja też. Czucze nie ma! Do nas sprytnie podeszła do mnie. No, proszę. To jest w gąbce wsadzone, więc nie poczujesz. Nie ma ale możliwości jak, wsadzenia w gąbkę. Jak gąbkę? Nie można. Amelka, pośpiesz się, szybciutko. Nie można tak sprawdzać, to nie fair. Na pewno ten? Tak. Ta.
Hi. Tak byłaś blisko, tak byłaś blisko. Nie udało się. Przykro mi. I tak właśnie Lis witał się z gąską, a Melce się nie udało. W takim bądź razie to zabieramy i sprzedamy. Bardzo się cieszę. Pieniądze wracają do mnie, a dziewczyny będą mogły brać udział w kolejnym odcinku Siostra kontra Siostra. A wy, na który piórnik stawialiście? Napiszcie koniecznie. Pozdrawiamy was gorąco, czekamy na lajki i subskrypcje. Buziaki.